Cześć wszystkim, jestem Antek, a to moja mamusia. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj witamy was z naszej kuchni, także możecie już podejrzewać, że będziemy coś razem gotować. Będziemy przygotowywać, słuchajcie, stek z kalafiora razem z spaghetti z sosem ze szpinaku oraz będziemy przygotowywać jabłka i gruszki pod kruszonką. Będziemy gotować razem i was też zachęcamy do tego, żebyście razem ze swoimi dziećmi spędzili czasu trochę w kuchni. Oni też są z dziećmi. No, też są z dziećmi. To możemy pozdrowić te wszystkie dzieciaki, które też nas oglądają. Cześć. Cześć. Dobra, bierzemy się za gotowanie. No to co będziemy robić na obiad? Będziemy robić steka kalafiora. Tak? A dlaczego właśnie z kalafiora? No bo on ma dużo witamin. Aha! Taki jest ciężki? To kto go pokroi? My. Ja czy ty? My razem. Dobra. Puść jaki goły kalafior. Kto go takiego obrał całego? Ja. Dobra, zaraz mama pokroi. Jeżeli chodzi o kalafiora, to zachęcam was do jego spożycia, ponieważ ma on udowodnione naukowo działanie antynowotworowe. Będziemy używać też szpinak, który ma działanie antybakteryjne, antyzapalne, przeciwzapalne. Także bardzo dobry w obecnej sytuacji. Pod spodem zostawię wam linka do strony, na której możecie sobie też sprawdzić, jaki obecny w Polsce mamy sezon, na jakie owoce i na jakie warzywa, bo warto jeść właśnie te owoce, które są sezonowo dostępne i właśnie dlatego na deser zrobimy zapiekane po miodzie gruszki i jabłka, ponieważ one też mają takie właściwości wymiatania z naszego organizmu wszelkich toksyn, wszelkich jakichś złogów, które gdzieś tam w nas siedzą. Wszystkie te warzywa i owoce, które używamy, mamy też bardzo dużo... Nic nie szkodzi. Mają bardzo dużo błonnika, także coś, co po prostu pomaga nam w trawieniu. Nie mamy drzwi tutaj w kuchni. No i nie możemy ich zamknąć. Gustaw może przyjść i nam zjeść tego liścia. To może go lepiej ściągnij faktycznie. Ty wejdź. Dobra, nie będziemy obierać gruszek i jabłek, będziemy właśnie je używać razem ze skórkami, bo właśnie w skórkach i pod skórką są najważniejsze składniki, więc bardzo dobrze umyję te owoce i warzywa. No i będziemy sobie zaraz kroić. Z tego wyjdzie nam około 4-5 plastrów takiego steka. Kroimy tak około 1,5-2 cm. Zaraz wam powiem, będziemy robić marynatę, czyli pomieszamy przyprawy i będziemy sobie tego kalafiora nacierać. W międzyczasie włączę piekarnik na 200 stopni i co ważne, ja bardzo lubię, jeżeli już uruchamiam piekarnik, to żeby nie uruchamiać go dla jednej potrawy, dlatego zdecydowałam się właśnie zrobić też deser, który się zapieka, także w tej temperaturze będziemy robić całość jednocześnie. Niebawem będą święta. Tak? Niebawem będą święta! No i co będziemy robić? Zaraz ty pokaż. Nie, nie będę pokazywać swojego brzucha. Nie ma takiej możliwości. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Do jedzenia pod kruszonką jabłek. No co potrzebujemy? Trzy jabłka i trzy gruszki pod kruszonką. Dobra, robimy. Oj, wyjrzałem. Kradnę mamuś jabłko. No to masz jeszcze jedno. Dobrze, też tak skroiłem. No, rewelacyjnie mi zaczęłeś kroić. A co kradniesz znowu? Teraz przygotujemy miodek z przyprawami. Okej, dolewamy. No, wlewaj tutaj miodek. Dobra, już? Dobra, konkretna porcja. Możesz sobie paluszki wylizać z miodu. No, niedźwiadku mój mały. Trochę odlejemy. Trzy łyżki cynamonu. Trzy łyżeczki, kochanie. Trzy łyżeczki. No i wrzucaj do tego miodu. Całość mieszamy. Wlewam. No pewnie. No i teraz musisz to wszystko dobrze, dokładnie wymieszać. Jeżeli chodzi o przygotowanie kruszonki, to mam tutaj szklankę mąki, akurat u mnie pełnoziarnista, pół kostki pokrojonego masła oraz pół szklanki cukru. Żeby już nie było widać masła. Tak. Miste te masło. Tak, właśnie o to chodzi. Ale rączką, no całą tak zagniataj. O, właśnie tak, super!
No i super jako siła. Super, właśnie z taką siłą musisz wszystko teraz połączyć, żeby powstało nam takie kruche ciasteko. Jak obrałam tego kalafiora, to uznam, że on jest jednak za duży i będziemy go kroić jednak w tą stronę. Teraz będziemy mieszać. A co będziesz mieszać? No takie, sosik. Tu słuchajcie, wlałam 2-3 łyżki oleju. Dodałam łyżkę suszonej papryki słodkiej, łyżkę majeranku, łyżeczkę oregano, łyżeczkę suszonej cebuli, szczyptę soli oraz pieprz. No to to już do smaku, możecie sobie też dać trochę ostrej papryki, ale Antek nie lubi akurat ostrej papryki, nie? No, więc teraz wszystko, czy to ładnie pachnie, czy nie? Jakiś tak średnio. Mam tutaj już pokrojonego kalafiora. Jak widzicie, będziemy tak wyglądają takie plastry pokrojone. I słuchajcie, będziemy teraz to kłaść na blaszce wyłożonej po prostu papierem do pieczenia i będziemy ten kalafior razem smarować. Na każdy daj po łyżeczce sosu i będziemy rozcierać sobie to rączką. Super! Pewnie ja to mam rozetrzeć ręką, co? Już mogę biegnąć. Dobrze, możesz biegnąć. Jak już kalafiora natrzecie marynatą, to obracamy wszystkie części na drugą stronę. Smarujemy analogicznie tak samo i wkładamy do pieca na około 20 minut. Piekarnik nagrzany na 200 stopni. I do przygotowania sosu ze szpinaku potrzebujemy około 200 g świeżego szpinaku, ząbek czosnku i około 100 g startego sera, który damy już potem po prostu na koniec. Potrzebujemy też jeszcze około tej pół szklanki jakichś orzechów, u nas akurat to był słonecznik, oraz jedna łyżka oleju oraz szczypta soli i pieprzu. Rozpuszczamy łyżkę masła, dodajemy szybciutko czosnek i dosłownie po paru sekundach wrzucamy szpinak. So much more, like giving you the things you asked before, and I know I was. Dzień dobry, sprawdzimy, czy mi smakuje. I co? Pycha? Jacie. No to się bardzo cieszę. Bok. To jedziemy i jemy i smacznego życzymy, a zaraz będzie jeszcze deser. Strong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? No i słuchajcie, pokażę wam coś najlepszego. Uważajcie, tak, bo to jest ciepło. Jak się przechyli, to widzicie, w środku jest jeszcze taki sosik właśnie z tych owoców. Także co, bierzemy Antek łyżeczki i sobie trochę skosztujemy? No przynoś łyżki. Ty przynoś. Ty przynieś. Bo będę musiała teraz skakać na jednej nodze. No to na jednej nodze pobiegnij. La. No to skacz na tej jednej nodze. Ja muszę. No i co, bardzo chyba smakuje, ale cieplutkie? Cieplutkie? Spróbuję sobie teraz samą kusunkę. To jest to, co robiłeś rączkami sam. Nieważne, że ciepłe. Tylko uważaj, bo pod spodem jest bardzo gorące. Dziękujemy bardzo serdecznie za wspólne gotowanie. Mamy nadzieję, że nasze przepisy was do czegoś zainspirowały, bo oczywiście owoce czy tam warzywa możecie sobie wymienić. No to mów. Pa, pa. Zapraszamy oczywiście na nasze inne filmy. No i do zobaczenia już. Pa, pa, buziaki! Pa. Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down.